No i stało się, Probierz został wybrany nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Czy rzeczywiście Probierz odmieni, odmieni praktycznie tą reprezentację Polski? Jeśli zrobimy sobie taką analizę, wydaje mi się, abym powiedział w ten sposób, nie wydaje mi się, żeby będzie tutaj po prostu taki spektakularny sukces, jeśli chodzi o Probierz'a. No ale okej, okay, zobaczymy. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, Zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj on temat Michała Probierza i tutaj tego, że został selekcjonerem pierwszej reprezentacji Polski. Chociaż ja mówiłem w ten sposób, zanim był ten wybór, bo był to wybór praktycznie pomiędzy dwoma kandydatami, pomiędzy Markiem Papszunem a Michałem Probierzem. Ja wiem, że media wszystkie mówiły, że po prostu Papszun powinien zostać selekcjonerem reprezentacji Polski, ale ja mówiłem w ten sposób, patrząc obiektywnie na podstawie tego po prostu, jak ile wcześniej po prostu pracy wykonał, to moim zdaniem Probierz powinien zostać selekcjonerem, bo o osiągnął sukces z jedną drużyną. No niepodważalny, niebagatelny, praktycznie sukces, ale na to też się składa wiele praktycznie elementów. Tak być może gdyby probierz był na tym samym miejscu, co Papron też by odniósł taki sukces. Natomiast yy, jakby patrząc jeśli chodzi o selekcjonera bierzemy jakby najlepszy m, wybór tak i jeszcze pro, m, probierz tutaj prowadził teraz młodzieżówkę, chodzi o prowadzenie też młodych zawodników, e, zmianę pokoleniowa tak i tak dalej no, odrzucam takie argumenty, że po prostu kolesiostwo i tak dalej, bo przecież wcześniej pracował już probierz tutaj czy w Białystok, który właścicielem czy współwłaścicielem był jest Cezary Kulesza Także no takie argumenty odrzucam, to bardziej zaskupiamy się na kwestiach merytorycznych. Natomiast y, uważam, że tutaj podobna decyzja po prostu zapadła dzień przed ogłoszeniem, tak, czyli tam w środę zostało to przedstawione, a we wtorek wieczorem po prostu podjął decyzję Cezary Kulesza. Y, natomiast y, ja bym powiedział troszeczkę to w taki sposób, tak, jakby macie dwóch pracowników, którzy przychodzą do pracy i jeden ma y, większe CV, większe doświadczenie, drugi ma mniejsze, to nie oznacza, że, że ten drugi jest gorszy, tak, ale jakby pod kątem swojej firmy bierzecie po prostu człowieka, który ma większe doświadczenie, może wnieść wiele do waszej firmy. Czy to się sprawdzi, to już jest inna sprawa, tak? Także moim zdaniem, patrząc pod tym kątem i tak uczciwie i praktycznie można powiedzieć, no uczciwie to, że po prostu probierz był lepszym wyborem. Nie do końca moim zdaniem się sprawdzi, ale patrzą też by się mógł nie do końca sprawdzić. Istnieje tutaj pewne ryzyko, czy probierz też nie jest takim spadochronem ratunkowym dla Cezarego Kuleszy, tak? Że Papszon ma po prostu na przykład ciężki charakter, prowadzenie po prostu drużyny i tak dalej, że gdyby na przykład to nie wyszło, no to po prostu były potem, tak, praktycznie tutaj iskry by leciały na linii Selekcjoner, a władze PZP, u Cezary Kulesza Cezary Kulesza by byłyby po raz kolejny krytykowane na przykład za zły wybór Selekcjonera. No a tak, wybierając probierza, to nawet jeżeli po prostu jemu się nie uda, on jako ma ten spadach rantulkowy, bo powie, no tak, ale prowadził młodzieżówkę, miał wcześniej doświadczenie, tak, i tak dalej, jakby po prostu nie, raczej też nie powinno być takich kwasów na linii po prostu tutaj selekcjoner, tutaj probierz, a prezes pzp u tak. Więc tak mi się to wydaje, że tak wygląda sytuacja, bo nie wiemy na przykład, jaka byłaby sytuacja, gdyby na przykład Papzun Kiepsko prowadził reprezentację Polski i potem by krytykował na przykład władze PZP-u, że to jest tak, tak i tak. tak, Może by się obawiał tutaj Cezary Kulesza, żeby zaczął przerzucać piłeczkę, że no tak, ale nie, nie mogliśmy się obronić piłkarsko, bo na przykład działo się tam to i to, tak, a tu już na to nie mam, przykład mam wpływu, tak? W samolocie, gdzieś poza samolotem i tak dalej. No tego już po prostu są za to odpowiedzialne są władze PZP-u i może tego też się po prostu obawał Cezary Kulesza. Natomiast, moim zdaniem, dużo nie zdziała. Michał probierz. Oczywiście życzę mu jak najlepiej, kibicuje, dopiękuje. Tak samo, jeśli chodzi o grę reprezentacji, no bo wiadomo, jestem patriotą, jestem Polakiem, kibicem reprezentacji na dobre i na złe. Natomiast, moim zdaniem, nie ugra dużo, tak? Będzie miał pewne pomysły wydaje mi się, że Probierz to jest dobry trener właśnie do takich młodzików, czy po prostu reprezentację, czy po prostu karierę klubową, tak, jeśli chodzi o po prostu o jego, jeśli chodzi o karierę klubową, on jest dobry, żeby wykrzesać właśnie ten potencjał, a żeby te perełki właśnie wyłuskać, wprowadzić, ale dalej nie wydaje mi się, tak? On będzie miał ciężko po prostu, jeśli chodzi o tych doświadczonych zawodników. Chyba że tak mocno po prostu przetasuje tą rzeczywiście reprezentację Polski, że tam zostawi, zostawi tylko trzech, 4 czy 5 praktycznie tych starszych zawodników, a reszta to będzie młodych zawodników, tak? Natomiast yy, probierz miał rację. No niewątpliwie na tej konferencji prasowej, jak tam mówi, że 500 występów, tak, że od 20 lat prowadzi drużyny, 500 występów, czy 500 po prostu tutaj meczów, które poprowadził tutaj w, jako trener w Ekstraklasie. No to jest oczywista sprawa. Na pewno może być troszeczkę ciężki toport, no jeśli chodzi o media, tak, tutaj, jeśli chodzi o rozmowę, chociaż on cały czas przekonuje, że po prostu zmienił się i tak dalej. Wydaje mi się, że on nie, nie osiągnie jakiegoś dużego sukcesu, chociaż moim zdaniem, gdyby w ogóle e, te reprezentacja polskiej pod wodzą probierza awansowała, e, tak jakimś cudem, no to byłby to gigantyczny sukces, tak, to wtedy można by powiedzieć, że to jest gigantyczny sukces, bez względu na to po prostu jaki byłby efekt w przyszłym roku, jeśli chodzi o mistrzostwa, tak, ale sam fakt mnie awa, awansu to, już był gigantyczny sukces, że wy, 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 wyciągnął tą reprezentację z kompletnego, dołka, tak, żeby nie powiedzieć gu, tak, głębokiego dołka. Także tak wygląda sytuacja, ale tutaj trochę trzeba zapomnieć już po prostu, tak samo po przygodzie z Santoszem, że no to musi być tam trener czy selekcjoner z doświadczeniem zagranicznym, żeby był posłów w szatni. Nie, nie, nie no już tego się po prostu oczęśnijmy, wydorośnijmy od tego, z tego po prostu nie bierzmy takich wielki nazwisk, bo to nie ma sensu, jest to po prostu bezsensowne. Natomiast wydaje mi się, że probierz, jak został już selekcjonerem reprezentacji Polski, został ogłoszony, on to traktuje już jako sukces, tak? Że on się w jakiś sposób czuje już spełniony, że dla niego to już po prostu jest sukces. Bez względu, czy ta reprezentacja odniesie sukces, czy też nie. Że on to może sobie odhaczyć, jeśli chodzi o swoją drabinkę, karierę trenerską. Eee, rzeczywiście, tak? Natomiast yy, ja muszę powiedzieć w ten sposób, że Zgadzam się też z tą tezą, którą mówił probierz na konferencji prasowej, no bo um, Patrzą osiągnął tytuły mistrzowskie ze swoją drużyną ale probierz to, to, to jest skomplikowana sprawa, bo Paprzu miał większą możliwość, po prostu wybór, jeśli chodzi o piłkarzy, korzystał z piłkarzy zagranicznych i tak dalej, większy wpływ na drużynę też dzięki po prostu strukturze klubu, właścicielowi i tak dalej. Natomiast probierz musiał przyjść do danego klubu i wykonać pewną pracę, tak, jak na przykład po prostu tam bilans, popatrzyło się na bilans punktowy i tak dalej, więc to nie jest tylko kwestia, żeby były tytuły mistrzowskie, no, bo José Molinia, bym powiedział, tak? Dlaczego José Murinio cały czas ma pracę? Skoro kiedy on osiągnął ostatnio jakiś tytuł mistrzowski, tak? No, Spektakularny sukces miał wiele, wiele lat temu, a ciągle się za nim po prostu ciągnie fama, że on jest jakimś trenerem fantastycznym, tak? Także tutaj ja bym też trzeba patrzeć na to, w jakiej sytuacji znajduje się, czy znajdował się klub, do którego przychodził probierz typu właśnie po prostu Jagielonia, czy po prostu tak Krakowia i w co z tą drużyną osioną. Jaki jest właśnie tutaj na przykład była redukcja, jeśli chodzi o punkty, nadrobienie praktycznie tych punktów, czy ta drużyna nie straciła tych punktów, tak? Może redukcja, no nie no, ostateczny po prostu bilans punktowy, tak? Wyciągną po prostu te drużyny, nie mówiąc, jakie wielkiego dołka, tak? I na to nie patrzymy też, na możliwości jakby klubu, jakie są możliwości, jeśli chodzi o transfery, finanse, tak? Jaki po prostu jest pomysł na drużynę. To wszystko jest skomplikowane, to nie jest takie proste, tak? Jakby e, przeciętny kibic może sobie zobaczyć na tabelę i zobaczy tak, e, czy był ty ty tytuł mistrzowski? Nie, nie było. No to kiepski trener. Nie do końca, tak? Bo może wykonać po prostu wiele świetnej pracy, tak? E, także tutaj, e, tak samo jak w klubie piłkarskim, Wszyscy po prostu oceniają dany klub, tak na przykład Roberta Lewandowskiego przez pryzmat Barcelony e, po prostu i goli, tak. Natomiast jest wielu zawodników, którzy w tej po prostu Barcelonie wykonują kawał świetnej pracy i nikt na nich nie zwraca uwagi. Nie są oni tak me medialnie, tak na przykład Frankie de Jong, tak. tak samo na przykład, na przykład Bayernie Monachium, tak. E, swego czasu Alaba na przykład kapitanom wykonywał pracę, a nie był na ustach wszystkich, tak, a wykonywał akurat kawał ciężkiej pracy, więc tutaj w ten sposób bym powiedział, natomiast nie wydaje mi się, żeby tutaj po prostu probierz wykręcić jakiś sukces spektakularny z reprezentacją Polski przed nim po prostu jest kwestia odmłodzenia tej reprezentacji, gigantycznym sukcesem e, będzie to, jeżeli po prostu reprezentacja Polski awansuje na mistrzostwa. Jeżeli on to osiągnie, to moim zdaniem należy mu się z automatu przedłużenie kontraktu i tak, żeby po prostu mógł prowadzić reprezentację na mistrzostwach za to, że po prostu wyciągnął sytuację, po polską reprezentację z takiej sytuacji. Natomiast ja nie uważam też, uważam, że po prostu tak, na papszuna przyjdzie czas. Ja nie mówię, że po probie, że ma przyjść papszun, e, ale nie było też możliwości wyboru. Ja, ja, ja w ogóle jestem jakby zwolennikiem takiego modelu, też niemieckiego że na przykład e, trener, który prowadzi młodzieżówkę, potem prowadzi po prostu pierwszą reprezentację, czy na przykład asystent selekcjonera, e, później zostaje po prostu selekcjonerem, tak, e, chociaż no, czasami piłkarze mogą, trenerzy mogą się obawiać, tak, mogą się obmurować faktycznie mało znanymi osobami, czy osobami, które e, nie mają jakby po prostu predyspozycji do tego, bo będą się obawiać, że po prostu tamci będą grać na swoją karierę, a nie na karierę po prostu pierwszego trenera, tak, no ale właśnie tak wygląda, no zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało? Chociaż teraz pojawiła się informacja, że on ma wziąć Kuszczaka jako trenera, po prostu przygotowania bramkarzy i ma Sebastiana Mille, tak, który po prostu tyle czasu był tutaj komentatorem, tak, czy po prostu ekspertem, jeśli chodzi o telewizję polską, nie wiem, że dalej będzie ekspertem. Także, no dosyć ciekawa sprawa, pomysł praktycznie. No właśnie, pytanie, czy to nie jest takie na, na swoje alibi, bo przecież Kuszczak ma te biznesy nad morzem, nieruchomości i w ten sposób po prostu raczej tam nie wróci do takiej wielkiej piłki, tak, nie będzie chciał się. Wybić na przykład w, w sensie po prostu trenerskim. Tak samo Mila, który jest ekspertem, raczej po prostu bo on robi tam papiery, nie wiem czy na trenerskie czy nie, ale na, nic na to na razie nie wskazuje, żeby jakąś drużynę prowadził. Być może to jest takie asekuracyjne, czy rzeczywiście ma mieć to wpływ, tak? Czy jest to po prostu, bo patrząc z drugiej strony, no, byłaby, to do, byłaby dobra decyzja, natomiast jeżeli on podejmuje taką decyzję pod względem asekuracyjnym, a nie wezmę ich, bo będą grać na swoją karierę i tak dalej, bo potem na przykład wyciągną jakieś brudy po to, żeby oni się po prostu wybielili, przejęli na przykład jakąś drużynę, no to już jest inna sprawa. Natomiast, no, dużo zależy od piłkarza, nie od samego trenera, tak? Od samego selekcjonera, Nie ma tutaj, tutaj mógłby prowadzić nawet Duet Klop i yy, tak, Jurgen Klop mógłby prowadzić i Pep Guardiola reprezentację Polski, tak by nie wyciągnąć więcej, nie wycisnęliby więcej z tej reprezentacji. Także bardzo dużo jest po prostu w głowach, bo w nogach to na pewno piłkarze mają, tak? Yy, bo to są świetni piłkarze, ale w głowach po prostu piłkarze reprezentacji. Yy, no, ale zobaczymy. Yy, tutaj yy, ja muszę powiedzieć, że tutaj. Tutaj bardzo też negatywne jest nastawienie części mediów, bo probierz wielu po prostu dziennikarzy do siebie zraził, przynajmniej podczas po prostu jego kariery trenerskiej. Wielu po prostu tutaj rzeczywiście ludzi mediów zraził. Natomiast no, też trzeba zapomnieć tam pewne po prostu jakieś niesnaski i tak dalej. To jest otwarta karta. Zgadzam się z tą teorią. Probierza, że po prostu dopiero po wynikach można oceniać tutaj po prostu trenera. Tak, dopiero jak będą te wyniki, bo na początku nie ma co go krytykować, dostaje po po prostu białą kartkę do zapisania, no a na pewno będzie jeszcze po prostu miał sporo momentów krytycznych i w, yy, będzie sporo po prostu jeszcze fali, kry, fali krytyki, krytyki, chyba, że po prostu reprezentacja będzie grała koncertowo, przepięknie, ale to. no Życzę sobie tego i wam, ale raczej to jest raczej mało prawdopodobne. Tak? To wszystko dzisiaj. Pozdrawiam, trzymajcie się.